Witam z tej strony Nocny Informator i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się HD Remake'iem, bo tego nie było od długiego czasu. Trzeba trochę poświęcić miłości tej serii. Dzisiaj odświeżymy historię pod tytułem Biseksualista. Tak. Tak bardzo jej nie znoszę, że postanowiłem przerobić ją w żart. I tak. To jest możliwe, żeby ta historia była bardziej absurdalna. Zaraz to usłyszycie zresztą. Od czego mam zacząć? Może tak. Jestem nieludzki. Nienawidzę ludzi, a ludzie nienawidzą mnie. Jestem mniej lub bardziej wyważona. Od tamtej pory, ponieważ mój pies został zabity. Jego pies nie tylko strzelił z karabinu w nogę, ale także złamał usta butami i przeszedł przez mój mózg pełen kości na chodniku. Tak. Myślę, że to koniec. Ale dzisiaj powiem wam, jak cudownie zrobiłam ten Sylwester. Życie biseksualne z chłopcem i dwiema kobietami może wydawać się dziwne. Ale prawda jest taka, że jest całkiem interesująca. Dzieliliśmy odpowiedzialność. Jeden osoba sprząta łazienkę, jeden osoba sprząta kuchnię, a jeden osoba poszła na zakupy. Byłam na zakupach. Powinieneś wiedzieć, że nie wszyscy homo są grubymi, głupimi dziećmi. Poszedłem na siłownię i uczyłem się sztuk walki. Kupiłem wszystko, czego potrzebowałem i wróciłem do domu. Minąłem drzewo, znak pauza i zobaczyłem takie zachowanie. Kotka, w którym trzech uczniów rzucał kamieniami. W końcu wczesne ostrzeżenie to wczesne ostrzeżenie, więc zmiałem nóż. Oczami wyobraźni widziałem, jak mój pies jest bezlitośnie zabijany jako dziecko. Nigdy nie zabiłem. Nienawidziłem ludzi, ale tak naprawdę nie chciałem ich zabijać. Czy wpadli do piekła lub dostali się do raju i jak zaczęli ich zabijać? Gdy dźgnąłem się w plecy, podniosłem ręce, by rozerwać mięśnie i złamać kości, a krew popłynęła z moich grubych pleców. Wszyscy byli otyli, a ja naprawdę nienawidziłem grubych ludzi. Zepsuty drań, który pozwala swoim rodzicom robić wszystko i wszystko kupować. Nie ograniczali się. Najpierw od kaczki i dwóch ponumerowanych kaczek, które krzyczały ze strachu. Ich moc polegała na zastraszaniu słabych i nie mieli instynktu samowystarczalności. Normalny symptom bez inteligencji. Coś się zmienia, gdy zabijasz pierwszą osobę w swoim życiu. Może się boję. Ale to było dla mnie satysfakcjonujące. O dziwo, prawie jak pierwszy krzyk. Pomyślałem, że wbiłem mu nóż prosto w nos. Powinieneś wiedzieć, że potrafię rzucać bronią. Nóż przebił mi oko. Przebił je i wniknął głęboko w mózg. Pozostał na trzecim miejscu. Wyciągnąłem nóż, ale go nie zabiłem. Powiedziałem mu, żeby usiadł, a ja znalazłem duży kij na jego głowie. Szkoda, że kociak uciekł. Wjechałem nieprzytomnym dzieckiem do samochodu. Ładny Ford GT, jak książka. Odziedziczony po amerykańskim wujku. Jak może sobie wyobrazić, zabrałem go do domu, ale na szczęście nie obudził się na ulicy. Zaparkowałem w ustronnym miejscu w pobliżu mojego domu. Wysiadłem z samochodu i znalazłem kieszeń do ukrycia tego tłustego ciała. Garaż 1 ma 1. Zrobiłem dobrze, włożyłem dziecko do kieszeni, związałem je i poszedłem do domu. Pocałowałem i przytuliłem swojego partnera i opowiedziałem o incydencie. Wszyscy byliśmy nieludzcy. Nie obchodzi mnie ciało, które zostawiłem. Zawsze noszę czarne skórzane rękawiczki, ale zauważyłem, że wyglądają tak dobrze, że nikt ich nie widzi. Zjedliśmy obiad i zabraliśmy się do pracy. Dan otworzył piwnicę i posłał łóżko. Pomogła mi nieść chłopca, który już nie spał, więc musiałem ponownie uderzyć go kijem. Alice uniemożliwiła niektórym łowcom grzybów obejrzenie tego przez pomyłkę. Wielu tu przybyło, a ja nie chciałem wymazać żadnego innego wspomnienia. Drzewa wyszły wspaniale. Świerszcz grał piosenkę, a sami i ja przywiązaliśmy grubasa do łóżka i przymocowaliśmy jego ręce i nogi do mebli. Pocałowałem go, żeby nie krzyczał w nocy. Kiedy skończyłem, Dan, Sami i Alice wyłączyli światło. Posprzątali łóżko i spali jeden na drugim. Obudziłem się pierwszy. Zawsze tak było. Resztę obudziłem, biorąc pod uwagę, że zjedliśmy śniadanie i zrobiliśmy kolejne z Dreku. O tak, nie wiesz, kim jest napastnik. Byłem chirurgiem, więc wiedziałem, jak zmienić swoje ciało i bawić się nim. Cóż, jest ciężko. Drogi podziemnym klubie. Wracając do tematu. Zudoreka to mężczyzna, który był wychowywany przez mojego partnera i mnie. Jedynym celem jego życia było zabijanie osób otyłych. Osób, które naprawdę schudły w ostateczności, gdy był głodny, gdy zabiłem. Zabił nie tylko swojego pana, ale wszystkie zwierzęta oprócz ludzi. Po treningu wypuściliśmy go i zabił średnio 50-60 osób, które zabiła policja, która przyszła do jego schroniska. Nie odnosiłem kontuzji, zostałem ugryziony. Brakowało wielu części mojego ciała.
O dziwo, moje ciało było bezkrwawe i bezkrwawe. Hu, krew na polu. Zdrekę zwykle zabierało człowieka na spacer samemu, ale teraz jest wyjątkiem. Przecież nieźle zabijać coś tak złego jak człowiek. Ludzie są dla nich milsi. Jestem świnią. Jak tworzymy zdrek, które już napisałem. Po śniadaniu włożyliśmy strój chirurgiczny i zeszliśmy do piwnicy. Mój syn bezlitośnie kopał, więc dałem mu świat twarzy i powiedziałem, żeby siedział cicho. Bo to nie było interesujące. Pocałowała mnie. Podobało jej się, kiedy bardzo się starałem ze Simptonem. Jest taka piękna. Musieliśmy zacząć liposukcję. Mieliśmy kompletną broń w postaci narzędzi do wymiany ciała. Mój amerykański wujek miał nie tylko Forda. Podczas ssania wyglądał bardziej ludzko. Teraz zmiana mentalna. Film pokazuje grubych ludzi jedzących i radzi sobie z frustrującą muzyką i zdjęciami rozdartych zwierząt. Wiąże się to z nauczeniem osoby poruszania się czterema kończynami. Pomaga to zdrekowi i nie pogarsza chodzenia z dwoma kończynami. Takie ofiary trzymamy w ciemności, aby nasze oczy mogły nauczyć się pracować w ciemności. Aby trenować i leczyć takie stworzenia jeden po tygodniu, czas zacząć przyjmować sterydy. W końcu musi mieć moc, by odwrócić takie rzeczy jak jej szyja. Na początku podaje jej miękkie jedzenie, ale po nauce umieszcza mysz w piwnicy i musi o siebie zadbać. Trzeba się jej pozbyć i ruszyć dalej. Naucz zdreka wspinać się i skakać. Ćwiczenia wykonywane są tylko w nocy, a światło działa na nie pobudzająco. Właśnie pozbyliśmy się przytulania do jedzenia. Teraz pozbywamy się go na zawsze. Popraw to tak, aby nie można było nic powiedzieć, tylko słabym głosem. Czasami włosy zamieniają się we wszy, więc je usuń. Z takiego sondażu 4 tygodnie później wynika przyzwoity wygląd zdreki. Cienka skóra, lekko zgięta. Smukła sylwetka. W oczach są resztki ludzkości. Ostatnią rzeczą, jaką robimy, jest porwanie człowieka i chłosta. Musi spać ze wszystkich sił, podczas gdy zudrek śpi na zewnątrz. Inaczej wymarzemy mu pamięć i pozwolimy odejść. Na szczęście większość z nich jest chłostana groźbą zabójstwa. My tego nie robimy. A zanim, o ile rozumie ludzkie słowa, będziemy nadal rozmawiać o tym, co robić po jego uwolnieniu. Zabijałeś grubych ludzi. Wracając do tematu, mężczyzna co najwyżej pokonał zudorka. Nie śpi. Zabiłeś jej pierwszą ludzką ofiarę z bólu. Zostawiliśmy ją od tamtej pory, jest sama. Czasami takie opóźnienie błąka się po naszym domu, ale po naszych zamówieniach opuść to miejsce. Zawsze byłem trochę przywiązany do zudreca. A ona lubiła go bardziej niż mężczyzn. Od tamtej pory nigdy nie było mi żal nikogo poza moją ukochaną osobą. Zudreka umięśniony humanoid, którego po prostu chcesz zabić. Ludzie są bardzo żałośni. Zawsze stara się ich w jakiś sposób przestraszyć, ale kiedy ich widzą, są sparaliżowani, nie mogą nic zrobić. Poczekaj, aż nadejdzie, a to się skończy. Wiem, że ten moment wydaje się wieczny, bo wyczytałem go z pamiętnika, który niedawno zabił zudreka. Podobno zza okna widział reakcję swojego brata na zudrekę, ale samego zudreka nigdy nie widział. Po prostu poczuł, że coś przebija jego skroń i mózg. A dlaczego wśród ofiar zudreki nigdy nie ma krwi? Robią to inaczej z krwią. Ciekawy rzecz. Nie mam zamiaru pisać o fikcyjnej historii, ponieważ prawdopodobnie będzie miała gówno. Mogę tylko powiedzieć, że jeśli wyglądasz bardziej jak człowiek niż otyły, prawdopodobnie ich nie zobaczysz. Bo tak działa ich magia. No i cholerka jasna, szybko się wyrobiłem, jakieś 10 minut? Nie, no to ja może częściej będę robić takie HD remake'i. W sumie trochę historii do przerobienia jest. Tak czy siak mam nadzieję, że się wam podobało i się uśmialiście z treści tej historii. O ile się nie pogubiliście w tym, co tutaj się dzieje. Nocny informator odmeldowuje się.